Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Moi drodzy, zapraszam was na odcinek z tej gry. Powiem wam, że miałem spore problemy w ogóle z uruchomieniem PvP, z dołączeniem do PvP. Jakaś mucha mnie tu gania, cholera. Nie mam jak jej zabić teraz. Sprawdź połączenie, mam niby średni tam ten tryb, czy typ. W każdym razie wyłączyłem sobie nakładkę Ubisoftu na grę i ogólnie udało mi się przegrać naprawdę bardzo fajnych kilkanaście wyścigów PvP, jadąc sobie prywatnie moim fajnym Aventadorem, z czego byłem niezadowolony, z czego byłem bardzo zadowolony, po prostu mało się nie spuściłem. Naprawdę, to było niesamowite, móc się ścigać z ludźmi po otwartym świecie, jakim jest The Crew. Wyprzedaż kredytów The Crew, what the fuck? Anyway, dlatego sprawdzimy sobie, ja nie wiem jak to będzie teraz działać, ale powinno mi pokazywać teraz znajomych, graczy widzę, że jest trochę, bo tam jeszcze ktoś wczytywał już. Tak, już kogoś od razu pokazuje na mapce. Wow, od razu są tutaj znajomi, zobaczcie. Także jak miałem włączoną nakładkę, tego po prostu nie miałem. Więc nie wiem o co chodzi, to jest dziwne. W ogóle co tak cicho samochody słychać? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Czy ja mam grę ściszoną czy coś? Nie mam pojęcia. Sterowanie, dźwięk, niby wszystko jest ok, ale grę naprawdę bardzo słabo słychać. Whatever, nie wiem, te samochody dziwnie tutaj. Dobra, mniejsza z tym. Dołączamy sobie do PvP. Zamknę oczy, bo nie wiem, boję się, że mi znowu grę wywali. A już miałem kilka takich nagrań po prostu, gdzie są PvP. Miałem kilka takich nagrań po prostu, gdzie dołączałem do PvP, wiecie, zacząłem sobie odcineczek, wszystko ładnie, pięknie, a tu nagle grę wywala i nagranie się pieprzy. Więc to po prostu działa na mnie jak płachta na byka, jak to mówią w tym fajnym nowym kanale Darwin bodajże. Dobra, każdy na każdego. I zobaczymy. Tak, czytało mi kilku graczy. Jestem sobie tutaj. I jestem w Selenie. Selen. Do gry został dodany nowy samochód. Jest to Nissan Fairlady. I mi się ten samochód nie podoba wybitnie. Prawdopodobnie był to Nissan, nie pamiętam co to było. Ale chyba Nissan. Nie wiem, powinienem mieć go w każdym razie w swoim garażu już. Będzie na samym dole, powinien być na samym dole. Wszystkie samochody. Ojej, nie wiem kiedy mi tą listę przejedziemy. Okej. Jakoś to będzie. Nissan Fairlady, dobrze zapamiętałem. O, bo nie, ratunku. Nie, ja wiem, wam się może podoba. Niektórym może entuzjastom tego samochodu może się to podobać, ale to jest dla mnie okropne. Okropne, naprawdę. I mamy tutaj źle chyba ustawioną kierownicę. Albo jest to wersja jakaś amerykańska, albo coś, nie wiem. W każdym razie Fairlady Z powinna być kierownica po prawej stronie, a tu jest po lewej. Wyszukuję mi PvP i wyszukuję. Spróbujmy może sobie poszukać czegoś innego. Znaczy może innego pokoju. Tutaj mi w Las Vegas często wybiera, znaczy wyszukiwało. Weźmy sobie, spróbujmy tutaj. I przy okazji sprawdźmy jakie ja mam tutaj samochody. To znaczy, no tak, od czasu kiedy mi ta gra po prostu nie działała dobrze, to nie grałem w nią w ogóle praktycznie. Dlatego samochody zostały takie jakie były. Nic tutaj się raczej nie pozmieniało po prostu. Torowe, jawyczynowe. O proszę, coś znalazło, ciekawe co to będzie. Oj, boję się, że mi grę wywali, naprawdę boję się, strasznie. Ale miejmy nadzieję, bądźmy dobrej myśli, że wszystko będzie ok. Cieszę się, że jest dzisiaj piąteczek. Dobrze, weźmy sobie, nie wiem, może koronę. Zawsze mnie na tym wywalało, więc why not. Wybiorę sobie tą, będzie zaraz losowanie prawdopodobnie. Ktoś tutaj ma LaFerrari, ktoś ma tutaj specjale Nissana GTR-a. Wiecie co, mi nie pasuje jakoś ten tuning offroadowy dla GTR-a. I tu mamy jakiś samochód ze znajdziek, buggy prawdopodobnie. Tak, to jest buggy. Dobrze. I trzeba po prostu sobie go znaleźć i już. Szukamy po prostu wraków i gitar. Dobra, nikt nie wybrał korony. Nie, kto się wybrał tutaj koronę?
Nie grałem tego trybu nigdy, bo mnie zawsze wywalało, więc mogę nie wiedzieć, o co chodzi. Mogę być troszeczkę zagubiony, ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Podoba mi się to nawet LaFerrari, wiecie? W GTA 5 jest odpowiednik tego auta i ja go mam nawet w garażu. Dobra, wszyscy wybrali koronę, więc na 100% będziemy jechać koronę. Czyli tryb, w którym mnie zawsze wywalało i jestem teraz strasznie ciekawy, jak to będzie tutaj wyglądało. Dobra, wybieramy sobie samochód. Biorę Aventadora. Bo to jest zwyczaj. Jest. Biorę Aventadora, bo tak. To jest mój Aventador. Piękny, piękny. Tak, tuningowaliśmy sobie go razem. Pozmieniałem tam parę rzeczy. Można ogólnie przywrócić praktycznie jego fabryczny wygląd w tej... W tym tuningu wyczynowym, co jest bardzo fajne. Okej, okay, prawdopodobnie gdzieś w tym momencie mnie wywalało, a teraz, bez nakładki Ubisoftu, wszystko powinno śmigać. Wow! To jest niesamowite, moi drodzy. Ja się tak strasznie cieszę, że mogę w końcu grać normalnie w The Crew na multiku. To jest niesamowite. Dla was to może być normalne i takie w ogóle niedorzeczne, że jak można nie móc grać w The Crew na multiku. No a ja nie mogłem właśnie i teraz strasznie się cieszę, że mogę sobie w końcu ciupać, bo to jest fajna gra, no, na multiku naprawdę. Dobra. I zobaczcie, no nie, no jeszcze lagów nie ma, ale bajka, no bajka po prostu. Dobra, uwaga. Oj, uff! Dobrze, że jest wyłączony, że są wyłączone kolizje, no bo bym poleciał tutaj na ścianę albo w kosmos. Przecież tamto Ferrari miało prędkość chyba 100 milionów kilometrów na godzinę. Wow! Dobra, trzymajcie się, bo wchodzimy drift. No tak średnio wyszło. Pięknie śmiga ten Aventador, chociaż jak widzicie, on nie ma jeszcze pełnego tuningu. Kurde, ale dałem teraz. A chcę go robić na przyczepność. Ojej, ludzik tam był. No i tak, i no właśnie, PvP są zajebiste, bo można w ciul dużo hajsu zarobić i oczywiście wydać go na ulepszanie albo kupowanie nowych samochodów. O, i to jest, o jest świetne. Och, mało brakowało. To jest naprawdę świetne. Ja strasznie słabo teraz jeżdżę w The Crew w stosunku do tych graczy, którzy tutaj są. No bo oni przez ten cały czas mojej nieobecności tutaj napieprzali wyścigi i tak dalej, ścigali się z innymi graczami, a ja, biedny Lucek, no niestety nie mogłem. Tylko się patrzyłem na YouTubie, jak wszyscy się cieszą tą grą i się bawią fajnie, a ja nie mogłem, no bo nie działało PvP. Mogłem sobie jedynie tuningować samochody. I to też nie zawsze, bo wywalało po jakimś czasie. Ja nie wiem, czy ta nakładka Ubisoftu tak to wszystko psuje. No ale po wyłączeniu jej, uruchomieniu gry w tak zwanym trybie niezależnym, wszystko działa jak należy. Przynajmniej jak do tej pory. A grałem sobie troszeczkę, bo troszeczkę się za nią stęskniłem, za tą grą. I powiem wam, że naprawdę, jest to mega. Dobra, i powinienem dostać 11 tysięcy za PvP. Myślę, że PvP to jest chyba jeden z najfajniejszych trybów. Tylko tak, to zwykły wyścig. A mi się wydawało, że pojedziemy koronę. Nie, tak jakoś losowało śmiesznie. Ale może ja jestem głupi i nie zauważyłem. Nie wiem. Zaraz zobaczymy, co to będzie tutaj. 11 patoli powinienem dostać bez szemrania. Piąte miejsce. Tak sobie wyszło. Uwaga. 6 tysięcy dostałem. Nie fajnie. No ale dobra. I tak dobre to. Chyba w pierwszej trójce trzeba być, żeby mieć 11 patoli. Ale to mi się właśnie podoba, że się, bo kiedyś się dostawało ogólnie 16 tysięcy za każde przejechane PvP, każdy wyścig, albo każdy tryb, jaki sobie przejechaliśmy po prostu, powalczyliśmy. A teraz jest tak, jak widzicie, że się dostaje mniejszą gotówkę za po prostu niższe miejsce, co jest bardzo fajne. No bo wtedy ściganie się ogólnie na PvP nie miało żadnego sensu, a teraz jakiś ten sens jest. Weźmiemy sobie teraz, co ja tutaj takiego mam fajnego, offroad. Weźmy sobie te zawody, ruch uliczny włączony, kolizje włączone. I zobaczymy. Jak to, a no właśnie, tutaj jest tryb, kurde, ja patrzyłem na to, wszyscy wybierają wyścig. Nie wiem, może korona się po prostu ludziom nie podoba. Ale powinna też u mnie w każdym razie działać, bo... no bo co? No bo... tak. Bo działają wyścigi, a wcześniej mi nie działały wyścigi, nie działało mi absolutnie nic. Ja widzę, że bardzo popularne wśród graczy jest LaFerrari. Zobaczcie, tylko w jednym tym pokoju są aż 3 takie samochody. Były, bo jeden chyba wyszedł. Nie, tu jest LaFerrari, tu jest LaFerrari i tu jest LaFerrari, więc w zasadzie
tylko ja jestem w Aventadorze i mógłbym zmienić ten samochód. No ale to w sumie oni nie mogli zmienić teraz, więc dopiero teraz będą zmieniać. Ale ktoś brzydko przetuningował specjalnie. Widzieliście te światła, jak ktoś mu montował? Boże! Niemożliwe. Będzie korona? Nie będzie korony. Będzie wyścig. Będzie wyścig, wyczyn i weźmiemy sobie teraz inne auto. No na pewno nie Chargera, o nie. Zastanawiam się, co wziąć. Aventador już był. Ferrari Speciale, McLaren F1, 1000. Corvetta. Ojej. Ojej. Bierzemy GT500. Yeah, to jest naprawdę fajny wóz. Jak na muscle cara prowadzi się świetnie, o czym wam już mówiłem niejednokrotnie na poprzednich odcinkach z The Crew. Ja strasznie lubię jeździć nim. Mam nadzieję, że będziemy jechać w dzień. Jedziemy wieczorem. Może być, może być. Uważam, że wszystko będzie widoczne. Nie wiem, czy jakieś tam dziwne miejsce, czy rzeczy mam na ustach. Po jedzeniu prawdopodobnie. O! Agerka się pojawiła, muszę ją mieć, muszę też ją kupić. Podoba mi się ten samochód z wyglądu, ale część osób mi ją odradzał ze względu na to, że ma słabe osiągi w The Crew. Nie wiem, sprawdzimy to może później. Są kolizje włączone, więc trzeba uważać, ale będzie ciekawiej dzięki temu. Proszę! Już chciałem powiedzieć, proszę bardzo, jak ten Lucek tutaj fajnie jeździ, a tu się okazało coś zupełnie innego. No trudno, bywa i tak. Nie wygram już tego. Ojej, jak się to patrzy do tyłu. Nie mogę. Trudno, trudno. Świetnie, dobra. Nie, naprawdę idzie mi. Znaczy, początek poszedł mi nawet fajnie, gdybym nie wypadł do rzeki. Ale mogę sobie dać radę. Mogę sobie jakoś dać radę. Agerę. Myślę, że to Agera z przodu jedzie. Myślę, że jestem w stanie dogonić i wyprzedzić. Bo naprawdę, GT500 to jest świetny samochód. Jeśli dobrze nim przejadę, to mam sporą szansę być na drugiej pozycji, a to by było bardzo miłe. Trzymajcie się. O, jest, udało się. Ale się rozwalił ten z tyłu. Tylko, że ja go nie widzę, to jest problem. Ja nie mogę się spojrzeć do tyłu, nie wiem, jakoś ustawienia sobie zmienię. Znaczy tak, na prawej gałce odpada, gdzie normalnie się rozglądamy na boki. Górę, dół ustawiłem na zmianę biegu, bo nagrywałem też filmiki o drifcie. I po prostu sobie driftowałem z manualną skrzynią biegów. Wow! Udało się jakoś. Nitrujemy. Ale ciężko, troszeczkę zarzuca. Jak chcę jechać jak najszybciej, to mnie troszeczkę gubi. Ale jakoś daję chyba sobie radę. Nie było poważnej kreakcji, chociaż możliwości ku temu były spore. Gdybym jechał tu chargerem, oj, to już bym dawno był w krzakach, na bank. Idzie mi dobrze, kurde, jestem zaskoczony. Gdzie się ramujesz? Bitch, tak się jeździ muscle carami. Oh my god! Oh, wracaj na trasę, jak to się cofa? Fuck, zapomniałem! Oh, fucking shit, man! No tak to jest, jak się właśnie nie gra, kurde. No ale po dłuższym czasie mogę sobie wbić, normalnie pograć PvP, to jest i tak zajebicie. Chociaż no nie no, ja pierdziel, przez takie gówno stracić tyle czasu. Ach! A to jest też fajne właśnie, bo trzeba się nauczyć grać i już, a nie tak, że wbijasz do gry i już wszystko umiesz, jest tak łatwiutko i się gra tylko na lepsze samochody, albo kto więcej kasy wsadził na DLC. Nie, tutaj musisz się nauczyć jeździć, mimo że to jest gra arcade'owa, no i fizyka jazdy jest taka jaka jest, trzeba się jej też nauczyć, wyczuć ją i tyle, nie oszukujmy się, to nie jest symulator, nie o to tu chodzi, ale chodzi o to, żeby się nauczyć tej gry i grać w nią dobrze, prawda? No. CS przecież też nie jest symulatorem zabijania i symulatorem strzelania, a jednak wszyscy ciupają w to i pewnie nie jeden dzieciak powiedziałby, że to się strzela w prawdziwym świecie, ha ha ha, na bank. Wow! Mało brakowało. Dobra, ej, słuchajcie, no tak się rozpieprzyłem, a dalej ich mogę dogonić, no to jest niesamowite, co ten GT500 potrafi. Spróbujmy się złapać tutaj tunelu. Spadła, ale się pięknie jeździ, no bez lagów żadnych, normalnie jak, wow, co on tam odpieprzył? Nie wiem, nie mam czasu o nim myśleć teraz. Ale skrócił! O nie, będzie kara, będzie kara. O kurde, koniec. Kończymy na tamie. Cholera, Agera mnie może dogonić. Cholera, Agera. Dogania mnie? A gdzie tam? GT500 ma przyspieszenie jak dwa Bugatti Veyrony. Gdzie mnie wyprzedzasz? No, jaki typ złapał tunel i dupa zbita. A, ale było naprawdę fajnie. Fajny wyścig. Znaczy fajny, no kurde, raz to wypadłem tak chamsko za tor. To było do dupy, to było do dupy.
No ale jestem na czwartej pozycji, powinienem dostać 11 tysięcy baksów. No brawo, brawo. Za to można już kupić nie jedną rzecz. I pewnie będę mógł tu... No teraz mogę zdobywać kasę, zarabiać w końcu. Kurde, nie. Jedziesz sam sobie te misje fabularne przez 17 godzin, przez całe Stany Zjednoczone, jeszcze jadąc zygzakiem. I to ma być fajne, z botami, no hello. A tutaj mamy PvP, emocje. No, musisz się nauczyć kontrolować samochód. Wybierasz odpowiedni samochód do odpowiedniej trasy i tak dalej. To jest fajne. Dobra, wszystko, ja... Wszystko mi teraz pasuje. Nie, no dobra. Weźmy, ja spróbuję, ja będę cały czas głosował na tą koronę. Może uda się wylosować w końcu. Czemu nie? To jest też taki element hazardu w tej grze, wiecie? Dodaj takie coś. To też mi się tam na jakiś sposób, w jakiś sposób podoba. Agera. O, jeszcze zatrąbił do mnie. Ej, skąd wiedziałeś, że się na ciebie patrzę, cwaniaczku? Jak się tu trąbi? Ja nie umiem. Wszystko sprawdzam po kolei. Ja umiem tylko jechać do przodu. Yeah. No i losujemy, zobaczymy co teraz będzie. No pewnie wyścig, no ja mam szanse małe na wygraną, już na pewno nie mam szansy. Będzie wyścig, wyczynowe i nie wiem czy nie to samo nawet. Teraz bym wziął może Zagato. O, weźmiemy sobie Zagato. Ten samochód co tak dobrze driftuje, chociaż dupy nie ma. Więc zobaczymy jak mi pójdzie w Zagato. Czy ja darzyłem to auto z sympatią ze względu na prowadzenie? Nie pamiętam. Ale jest to Aston Martin, więc może nie będzie tak źle. Te światła z tyłu, no ja już się do nich przyzwyczaiłem. Na początku mi się tak nie podobały. A teraz zobaczymy. Ale coś czuję, że nie będą mi się za bardzo podobać. Nie jest tak źle. Na początku naprawdę, bo to nie jest Aston Martin. To nie jest prawdziwy Aston Martin. Aston Martin nie może mieć takiej dupy. Ale jeśli przyjąć fakt, że nie jest to Aston Martin, to te światła wyglądają całkiem spoko. Wow, ten samochód dobrze skręca. Przynajmniej takie jest pierwsze wrażenie. Startu raczej dobrego to ja nie mam. Ale nie przejmujmy się tym. Co to się tu podziało? La Ferrari wypadło z gry, ale to nie jest ten najlepszy gracz Viper, który jedzie na przedzie. I słabo przyspieszam. Słabo, bardzo słabo. Naprawdę bardzo słabo. Zostawili mnie z tyłu. Skręcam dobrze. W tym Astonie. Naprawdę dobrze się prowadzi. Mogę na czerwonej linii jechać i robić zakręty ładnie. Ale przyspieszenie, no coś tutaj nie pasi. No tak, bym musiał wziąć sobie właśnie GT500 z powrotem. Wow, mało brakowało. I bym ich tutaj na pewno jakoś podgonił, jak w przednim wyścigu, który mi nie wyszedł przez to, że... No dałem dupy troszeczkę. Przyznaję się, no, ale musicie mi dać troszeczkę takie fory, wiecie, jak mnie teraz oglądacie, bo... Kurde, no ja naprawdę dawno nie grałem w The Crew i troszeczkę wyszedłem z wprawy, chociaż pewnych rzeczy się nie zapomina, no macie rację, no nie powinienem zapomnieć, w ogóle gram do dupy, no jestem do dupy, dobra, już, spoko, czekam na te komentarze, no po prostu zobaczę komentarze pod filmem i powiem, no nie, no dobra, nie gram w The Crew, bo mnie będą hejtować, powiedzą, Lucek, tyle masz już tą grę na kompie, tak słabo dalej jeździsz, no i jak tak możesz, jeszcze na nagraniu byś się wstydził. Jeszcze pokazuję swoją twarz, żeby mi się z czegoś śmiać. Lucek, oszalałeś? Nie oszalałem, ja się nie poddaję. Tak samo w Dirt Rally będę grał, dopóki się nie nauczę grać. Dobrze. Ale spoko, w The Crew nie jest aż takie trudne jak Dirt... O fuck, zawsze jak tak gadam, coś się dzieje dziwnego. Zawsze jak gadam, że jakaś gra nie jest trudna, albo że jedzie mi się dobrze, to dzieją się dziwne rzeczy i to się właśnie teraz stało. Ja już nic nie mówię, to jest trudna gra, jest cholery trudno się nauczyć grać i jeździć, jest tu wciół trudno. Nawet gorzej jak w Dirt Rally, tyle wam powiem. Cholera, ten samochód jest naprawdę wolny. Przyspiesza... Jak ja na rowerze pod górkę, o bez kitu, pasuje. No i jeszcze ten czopek mnie wyprzedzi, bo złapie mój tunel. Nie ma łapania tunelu. Wyjazd, spadaj pani. I będę ostatni? Patrzcie, przed samą metą mnie prawie wziął. Skubaniec. Zagato jest słabe na wyścigi. No macie rację, no ja tu jeszcze nie mam dobrych części. To jest nieco ponad 1000 punktów. To jest słabizna. Powinienem jakieś auto ulepszyć. Może byśmy kupili nowe? Ja mam w ogóle kasy. 11 tysięcy baksów dostałem. Pięknie. Poszło nawet całkiem dobrze. Ale oczywiście mogło być lepiej. Tylko nie w Astonie. W Astonie było słabo.
I już. Weźmiemy sobie teraz inne auto. Tylko nie wiem jakie, bo już z tych wyczynowych. No kurde, oni same wyczynowe tutaj wybierają. Damn it. Agera bym wziął. Przetestował chociaż. Ogólnie ten samochód fajnie brzmi, Agera w sensie. Przepychanka jest też spoko, eliminator jest spoko, ale ja chcę tą koronę zobaczyć, no nie, weźmy rajd, może na rajd się skuszą. Cholera, oni by tylko wyczynowe jeździli, tylko wyścigi. Jeszcze trzech graczy zostało. A niech to. No i znowu wyścig wybrał, nie wiem czy nie ten sam co wcześniej. A zobaczymy co ten, no i ten na pewno też wyścig wygra, wybierze, bo on tylko tak umie grać i tylko wyczynowymi, no. A wzięliby jakieś torowe chociaż, albo jakieś, nie wiem, uliczne, o, ulicznymi się mało jeździ na PvP. Cały czas tylko te wyczynowe, no fakt, do wyczynowych jest najwięcej samochodów i są najciekawsze w większości, jak Agera, LeFerrari, czy nie wiem, Aventador. I tutaj, no ten, ta klasa jest po prostu najbardziej popularna i dlatego, myślę. Pojedziemy sobie jeszcze to PvP, a następnie wyjdę do jazdy dowolnej. O, ten koleś w ogóle wyszedł, także będzie pojedynek. Mam szansę 1 do 1, że będzie korona. Wow, korona, ale zajebiście. No chyba, nie wiem, bo jak kur... Really? Really? No ja czekałem tyle lat na koronę, a oni tak sobie nagle wyszli. No ale gnoje. 94 tysiące baksów. No ja za to nawet nie kupię butów do biegania. Weźmy sobie... Ach, nie wiem co tu stunigować. Ja mam na pewno jakiś fajny samochód, wyczynowy. Wow. What the fuck? Mercedes, fajny. Wiecie co zrobimy? Ja wam pokażę co zrobimy. Znaczy tak, fajny on jest, ale bez spoilera. Niestety jak wkładamy tu spoiler, to ten samochód zamienia się w gówno, jak przed chwilą widzieliście. Zresztą nie muszę wam o tym mówić, doskonale wiecie jak to wyglądało. Po prostu wyglądało tragicznie. Wbijamy do tunera wyczynowego i usuwamy mu ten spoiler, bo po pewnej aktualizacji do The Crew właśnie jest taka możliwość, że możemy usuwać spoilery z tych właśnie aut. Dobra, stuninguj i optyka. Hell yeah. Dobra, maska. Co my tu jeszcze mamy do wyboru? Maska wygląda kozacko z włókna. Tylko wziąłbym taką, o właśnie taką, pięknie. Dobrze, Mercedes musi być oczywiście czarny. Nie ma opcji, żeby był biały. Chociaż może biały też być. Są jeszcze różne opcje tych zderzaków. Nie podobało mi się te wystające coś z boku. O tak, zbierzemy. Teraz osłony, to właściwie są progi, ale nie ma progów do wybrania, więc weźmy sobie może zderzak przedni. Zobaczmy co tutaj... O nie, o nie, o nie. Wow! Zajebiście. Kurde, jak to zrobię. Nie no, weźmy sobie chociaż taki. No. Taki półgleciutki niech będzie. Wnętrze mnie nie interesuje i tak tam nie zaglądam. Jak już naklejkę tu nałożyłem, nie wiem, z dupy ją wziąłem. Ale felgi. Felgi są mercedesowskie. Można sobie wybrać nawet jakieś inne. Wezmę te. Podobają mi się. Były jeszcze lusterka boczne, ale... Aha. Nie, to te standardowe są fajniejsze, takie większe jeszcze z kierunkowskazem, niech zostaną. Czy mi się wydaje, czy tu nie można kolorować felg? Tu są dopiero różne kolory. Dobra, to zostawiamy te mercedesowskie, jak to mówią, i idziemy zrobić ten samochód na cacy. Przejdziemy sobie kilka umiejętności, czy poskaczemy, po nie wiem, podriftujemy. Driftować jeszcze nie można. Ale hej, teraz to auto naprawdę fajnie wygląda. Podoba mi się kształt. Nie powiem, że klasyczny, no bo jest to jednak sportowe auto i w rzeczywistości ten samochód wygląda... Znaczy to jest tak, tu jest taka zasada kontrastu, bo mamy tu do czynienia z Agero, mamy tu do czynienia z Aventadorem i mamy do czynienia z w ogóle innymi super samochodami, które są w grze znacznie szersze niż na przykład ten Mercedes, ale w rzeczywistości jakbyśmy zobaczyli to auto, to byśmy normalnie zbierali szczenę z asfaltu, czy
podłogi, czy nie wiem, gdzie będziecie stali. Ogólnie ten samochód jest kozacki, jeśli się go widzi w rzeczywistości, bo tutaj, no na tle tych super samochodów, taki Mercedes, no nie wygląda jakoś super ciekawie, tak? Fajnie brzmi. Na YouTubie jest... Ja swojego czasu oglądałem jakiegoś chłopaka, który jeździł downhill i on też nagrał przy pomocy jakiejś kamerki sportowej dźwięk silnik, czy dźwięk raczej wydechu z jakiegoś Mercedesa AMG z pakietem AMG czy z tuningiem AMG, nie wiem jak to się... To jest chyba po prostu AMG. I nagrał właśnie dźwięk wydechu podczas przyspieszania. On po prostu przyczepił kamerkę do zderzaka, skierował ją na rurę wydechową, było pokazane jak drży i tak dalej. Moment, ja sobie może wezmę jakieś wyzwania. Ogólnie mi chodzi o to, że ten Mercedes, który ten chłopak nagrał, brzmiał absolutnie niesamowicie. I ja się po prostu zakochałem wtedy w tym dźwięku, naprawdę. Dobra, test zbierania, o nie, tego nie zrobimy tym Mercedes. Test podjazdu, czy to zrobimy tym Mercedes? Nie, bo to jest w test ucieczki. Tak, to możemy spróbować. Test podjazdu nie zrobimy, bo to jest w terenie, chciałem powiedzieć, dobra. I tu może się uda zrobić, tylko czy my będziemy jechać w tą stronę, w tę stronę pod górę? Chyba nie, chyba będziemy jechać troszeczkę z górki na pazurki, więc może jakoś to będzie, zobaczymy, zobaczymy. Czy mi się wydaje, czy my tu zaraz wyjedziemy na pustynię? Oj, będziemy jechać trochę pod górkę, ale może się jakoś uda przeżyć. Pamiętajcie, walczymy o części platynowe. Ten samochód jest naprawdę słabo ulepszony, ale już mi się nim naprawdę fajnie jeździ. Także może się okazać, że jest to, że będzie to bardzo fajnie skręcający wóz z ciekawym dźwiękiem, wyglądem i dobrym przyspieszeniem, który jest także niezbyt popularny w trybie PvP, bo ja tak go nie za często widziałem, w ogóle go nie widziałem. Ale zobaczcie, to jest... aha, test ucieczki, ale to jest 37 poziom, więc dlatego od razu zdobyłem tutaj platynkę samochodem słabo ulepszonym. Ale chciałem mówić właśnie, że zdobyłem bez problemu platynkę na tym wyzwaniu. Co ja tutaj, co to mi dało, nie wiem, ale dobra, mniejsza. Nie spojrzałem do czego był ten taki dodatek, czy do prędkości, czy do przyspieszenia. Test jazdy po linii, ale tu mamy bezdroża, w sensie droga gruntowa, to nas nie interesuje. Test prędkości. Dobra, tu będziemy mieli tak. Jeden taki zakręt. Dwa właściwie. Tutaj mi chodzi ten łuk wielki. No niewielki taki. No. Taki sobie umiarkowany łuk. Będziemy musieli go przejechać w tę stronę i... Czy mogę włączyć długie? Nie mogę włączyć długich. Ale te światła są tutaj w miarę wystarczające. No tej porze troszeczkę się kłopotliwie jeździ, ale też jest mały ruch uliczny, więc... No, dobra, powiedziałem mały ruch uliczny i zobaczcie, co się dzieje, no, damn it, powtórz to. I dwa samochody, od razu. No, ja tak zawsze, jak coś pochwalisz, to od razu się coś pieprzy. W sumie, tak samo jest też z dziewczynami. Dobra, już nic nie mówię. No, what the fuck, man! Mało brakowało. No bym się o tego... O tą ciężarówkę tam otarł i by była lipa. O, oh, man. Dobra, o, oh, pięknie, idziemy przez tunel. Mam nadzieję, że na jego końcu nie będzie czekał jakiś potwór. Jedź w stronę światła, lucejek. Dobra, jest srebro. O, oh, my god, będzie ciężko chyba platynkę zdobyć, ale... Udało się, super. Mamy platynkę. Premia do prędkości. Ach. Ja zawsze wolę tutaj, jak to się mówi, na przyczepność robić samochód. Ktoś tam z przodu jest, zobaczmy. To jest jakiś inny gracz, ej, to jest fajne, no kurde, w końcu to wszystko jakoś działa w tej grze. Co to za koleś? Gdzie on jedzie, co on robi? Śledzimy go. Nie widzi mnie. Mógłby zgasić światło, to jest Mercedes. Samochód gangsta. Co on robi? Jedzie zawieźć zwłoki do lasu? Tu nie ma lasu, tu jest pustynia, man. I co teraz zrobisz? Zadzwonię na policję zaraz. I będziesz miał problemy. Tak.
Ale dobra, jeśli wieziesz tam jakiegoś uchodźca, też tak może być, że przewozi, nie wiem, ze Stanów do Meksyku jakiegoś uchodźca, to niech sobie jedzie. No dobra, słabe to było. Suchar, chcecie wody? Nie chcecie, no to nie. Dobra, teraz tak, robimy sobie test zbierania, nie robimy testu zbierania, bo to jest słabe. Test skoku. Szybka podróż. Jedziemy tu. Okej, okay, widzę skocznie. Cholera, muszę tą gałę zmienić, żeby się patrzeć do tyłu, bo troszeczkę mnie to już irytuje. Ale tu jest bardzo fajnie, zobaczcie, jest taki zjazd długi. I od razu na tą skocznię. To będzie miłe. Jedziemy ku wschodowi słońca. Woo! Trzymajcie się ostro, zapnijcie pasy. Bo zaraz będzie mega skłok. Proszę bardzo, ten samochód jest świetny. Bez problemu. A który to był poziom w ogóle? Bo tak nie spojrzałem nawet. 43 poziom. I proszę bardzo, jakie ładne ulepszenie. Premia do chyba hamowania. Znowu nie spojrzałem. Nie wiem, ja się po prostu dobrze bawię. Baksów mało się z tego zarobiło, ale zawsze coś. Jazda po linii? Nie. Test precyzji. O, jeszcze to możemy sobie zrobić na śniegu. To nie będzie łatwe zadanie, ale wezmę sobie kamerę z maski i będziemy próbować to jakoś przejść. Dobra, w tę stronę myślę, że będzie lepiej, bo tutaj mamy takie ostrzejsze zakręty. Ej, tu jest coś zajebistego. Test podjazdu. O, to pewnie tutaj się będzie jechać, ale to już następnym razem sobie sprawdzimy. I także Następnym razem też będziemy sobie kontynuować tuning tego Mercedesa. Mam nadzieję, że będziecie ze mną na odcinku. Ale spokojnie, na razie jeszcze musimy ogarnąć. O właśnie, to jest najlepsza kamera do robienia tego trybu, jak dla mnie. Ja uwielbiam w ten sposób to robić. Trzymajcie się. Teraz musimy jechać precyzyjnie, dokładnie, idealnie. Czy uda się zdobyć platynkę? Zaliczyć wszystkie bramki? Ach! I już dupa, jest zbita dupa. Ale czasami uda się jeszcze zdobyć platynkę, mimo tego, że nie zdobyło się jednej bramki, a nam zależy na zajebistych częściach, więc platynka musi wpaść. Jest już złotko. Trochę czasu brakuje, ale może... I ostatnia bramka... A nie! Nie ma platynki! Nie fajnie, ale jest jakieś ulepszenie i premia do przyczepności, czyli to, co ludzki lubią najbardziej. Świetnie. Udało się podnieść tego Mercedesa AMG do 728 punktów. To jest sporo. Nie spojrzałem w ogóle, jak to auto wygląda w środku. Teraz jest noc, więc tak nie za wiele widać, ale wow. Jest po prostu boski samochód. Jesus. Mało miejsca dla pasażerów z tyłu. Nie, no nie ma w ogóle miejsca dla pasażerów z tyłu. Jest tam może miejsce, żeby położyć torebkę. Wiecie co, ja wam się przyznam, ja nigdy nie siedziałem w takim sportowym samochodzie. W sensie, samochodzie dla dwóch osób, gdzie jedną osobą jest pasażer, a drugą osobą jest kierowca. I nigdy nie wiem, jak mało czy jak dużo miejsca jest z tyłu tego auta. I tak się właśnie zastanawiam zawsze, co tam można złożyć, zmieścić, nie wiem, zakupy? No niby mamy tutaj bagażnik na zakupy. Albo coś w tym rodzaju, a nie wiem, ile tam może być miejsca, jak to wygląda w ogóle, też jestem ciekawy. Po prostu pewnie wygląda jak wygląda, no tak jak się spodziewa. Ej, dlaczego podczas driftu nie zaliczyło mi dystansu? Przecież powinno mi liczyć dwa razy. Zobaczcie, jak ładnie. Ej, ale to będzie faza, jeśli będę wygrywał, o, nie liczy mi, no ale lipa. Jeśli będę wygrywał PVP, jadąc tym pięknym Mercedesem, to będzie fantastyczna sprawa. Ale kiepsko, kiepsko. Nie, kiepsizna, ale fajnie lata bokiem, naprawdę, nawet na skrzyni automatycznej. Jej, nawet ulepszenie jakieś zdobyłem, Jesus, no to naprawdę samochód słabo jest ulepszony. Ja się boję pomyśleć, co to będzie, jak ulepszę na maksa. Chociaż może mieć za dużo mocy, jeśli go zrobię na moc. Lepiej na przyczepność, bo coś czuję, że ten samochód ma zbyt dobre przyspieszenie co do trakcji i będzie problem z opanowaniem. Anyway, bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia na następnym odcinku z The Crew. Na razie, pa pa.